Od festiwalu stworzonego wyłącznie dla małp, po festiwal stworzony wyłącznie dla blondynek. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 najciekawszych festiwali na świecie. Numer 10. Monkey Buffet Festival, czyli festiwal małpiego bufetu, to jak sama nazwa wskazuje, impreza polegająca na dokarmianiu małp. Bufet zawsze jest starannie przygotowywany. Składa się z tysięcy warzyw i owoców, więc małpki zawsze mogą się najeść do syta, a zebrani wokół turyści zrobić wyjątkowe zdjęcie. Festiwal odbywa się w Tajlandii, w miejscowości Lopburi, gdzie populacja małp liczy nawet 2000. Festiwal uważany jest za jeden z najdziwniejszych na świecie. Numer 9. Jeśli lubicie blondynki, koniecznie powinniście udać się na festiwal Go Blond, odbywający się w stolicy Litwy. Setki blondynek, ubranych na różowo, maszerują ulicami miasta, promując, co zaskakujące, wzrost ekonomiczny kraju oraz ogólnie dobry nastrój. Event jest podobno dla kraju ogromną dźwignią turystyki, podobnie jak karnawał w Rio. Numer 8. Kolejny festiwal, o którym muszę wspomnieć, o którym pewnie już nie raz słyszeliście, to Festiwal Światła i Pęk w Tajlandii, zwykle wypadający w listopadzie. Tajowie świętują wtedy, dekorując swoje domy i ogrody latarenkami i flagami oraz, co najpiękniejsze w całym festiwalu, puszczają tysiące lampionów w nocne niebo. Jeśli puszczaliście kiedyś lampion nad polskim morzem, to wierzcie mi, nie umywa się do tego, co możecie doświadczyć w Tajlandii. Numer 7. A teraz z kolei przedstawiam Wam najsłodszy festiwal na świecie, czyli Festiwal Golden Retrieverów, odbywający się w Szkocji. Festiwal ma swoje korzenie w 2006 roku. Od tamtej pory, co roku w jednym miejscu, gromadzi się nawet kilkaset Golden Retrieverów z całego świata. Jeśli tak wygląda raj w niebie, wybaczcie, ale idę teraz do spowiedzi i przyjąć komunię, bo koniecznie chcę tam trafić po śmierci. Numer 6. Borjeng Mud Festival to coroczny festiwal błota odbywający się w Korei Południowej, 200 km od Seulu. Festiwal co roku przyciąga miliony ludzi pragnących dobrej zabawy w miejscowym błocie, podobno bogatym w minerały oraz inne cudowne właściwości. W programie znajdziecie zbiorowe kąpiele błotne, zjeżdżanie w błocie oraz masę innych atrakcji, w których główną rolę gra błoto. Numer 5. A teraz przenosimy się do Finlandii, gdzie w każde lato odbywa się tak zwane beer floating, czyli piwne pływanie. Dziesiątki, jak nie setki uczestników spływają wtedy jedną z rzek na pontonach czy basenach, mając na swoim pokładzie nic więcej niż wiosło oraz dużo, dużo piwa. Co ciekawe, festiwal nie ma swoich oficjalnych organizatorów. Ludzie zazwyczaj skrzykują się spontanicznie, robiąc wydarzenie na Facebooku. Numer 4. Jeden z najpiękniejszych festiwali, który od dawna znajduje się na mojej liście marzeń, czyli balonowa fiesta w Albuquerque w Nowym Meksyku. Jest to największe na świecie wydarzenie tego typu. Odbywa się wczesnym październikiem i trwa zazwyczaj 9 dni. Każdego roku możecie znaleźć tam ponad 500 balonów na ogrzane powietrze w najróżniejszych kształtach i kolorach. Numer 3. Znany na cały świat festiwal śniegu w japońskim Sapporo. Odbywa się tam nieprzerwanie od 1950 roku. Jest to nic innego jak olbrzymia wystawa i konkurs rzeźb ze śniegu oraz lodu. Co ciekawe, wszystko zaczęło się, kiedy kilkoro uczniów postawiło w jednym z parków kilka śnieżnych rzeźb. Ktoś dostrzegł w tym ogromny potencjał i tak machina ruszyła. Czy raczej powinienem powiedzieć kula śnieżna. Numer 2. A oto wydarzenie, które wygląda jakby żywcem zostało wyjęte z filmu Mad Max, czyli festiwal Burning Man na amerykańskiej pustyni w Nevadzie. Swoją nazwę czerpie od rytualnego podpalania kukły. Jeden z pomysłodawców imprezy chciał podobno w ten sposób symbolicznie pogrzebać przeszłość po tym, jak zostawiła go jego dziewczyna. Festiwal bardzo przypomina jakieś słowiańskie pogańskie święto, ale w iście postapokaliptycznym stylu. Numer 1. No i kolejny festiwal, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, czyli La Tomatina w hiszpańskiej Walencji. Święto, podczas którego uczestnicy m.in. obrzucają się nawzajem pomidorami. M.in., ponieważ bitwa na pomidory stanowi tylko główny punkt fiesty, która trwa aż cały tydzień. A wy mieliście już okazję obrzucać kogoś pomidorami? Okej, i tym pomidorowym, jak rosół z wczoraj akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Na koniec zapraszam Was jeszcze na stronę partnera odcinka, banggood.com, na której znajdziecie mnóstwo ciekawych, no i tanich produktów z Chin.
W opisie pod tym filmem zamieściłem dla Was kilka linków, pod którymi znajdziecie najnowsze promocje, sięgające nawet minus 80%. Między innymi na sprzęt do majsterkowania, modne ubrania, magnesy w różnych kształtach, w tym neodymowe. Jeszcze raz zapraszam, wszystkie linki w opisie. Upewnijcie się jeszcze, że widzieliście moje poprzednie filmy, między innymi 10 najbardziej niezręcznych pierwszych randek. Tradycyjnie nowych widzów odsyłam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube. Wyświetlają się na ekranie, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!